Czy na rozdzielaczu dolnego źródła potrzebny jest przepływomierz, rotametr? Wcześniejsze ustrojstwo nie miało takiego czegoś. No więc jak wyregulować obiegi dolnego źródła, skoro każdy z nich ma inną długość? I można to porównać troszeczkę do układów z ogrzewaniem podłogowym. Też mamy obiegi grzewcze, które należy wyregulować hydraulicznie. Oczywiście dobrej klasy rozdzielacze dolnego źródła mają to już w zestawie, skompletowane. No ja niestety muszę się pobawić i to poskładać. No i wychodzi mi coś takiego. Z jednej strony rozdzielacza mamy zawór odcinający, tak aby można było odciąć konkretny obieg dolnego źródła. A dlaczego tak? Ano dlatego, bo w trakcie serwisowania lub napełniania tego układu możemy decydować, którym obiegiem mamy się zająć. I tak przykładowo chcemy napełniać lub odpowietrzać pierwszy obieg, dwa kolejne mamy zakręcone. I mamy wtedy 100% pewność co do pierwszego obiegu. Dlatego tak przydatne są właśnie zawory odcinające. No dobra, ale to po co te przepływomierze na drugiej belce? No tu mamy analogiczną sytuację, bo też mamy zaworki odcinające, ale dodatkowo możemy wyregulować sobie dość precyzyjnie przepływ poszczególnego obiegu z odwiertu. No i tutaj jest to dość ważne, ze względu na zróżnicowane odległości, bo jeden odwiert może mieć na przykład 50 metrów, a inny 120. Jeżeli są zbliżone głębokości odwiertu, to mając przepływomierz, jesteśmy od razu w stanie stwierdzić, czy przepływy są prawidłowe, czy na przykład coś z jednym lub dwoma obiegami jest nie tak. I wtedy bardzo szybko możemy zlokalizować problem. A czas wyeliminowania usterki skrócony.